Witam wszystkich kryptoentuzjastów i zapraszam na kolejną analizę pary Bitcoin do złotówki na giełdzie Zonda. Dzisiaj jest środa, 20 lipca 2022 roku. Analizę przeprowadzamy na interwale dziennym. Ja używam świec japońskich, klasycznej analizy technicznej i teorii fal Elliota. Jak widzicie, mamy tutaj propozycję kolejnego ruchu dla Bitcoina. Jest to scenariusz nadal wzrostowy, który oparty jest o schemat korekcyjny ABCXABC. Czyli co tutaj mamy jeszcze do zrobienia na tym rynku? Najprawdopodobniej pozostało nam do wykonania dokończenie w zasadzie fali A, następnie korekta spadkowa fali B oraz ostatnie pchnięcie w fali C. Teraz pytanie oczywiście jest zasadnicze, gdzie ewentualnie skończyć może się ruch docelowy na Bitcoinie. Ja tutaj mam wyświetlone dwa poziomy. Są to poziomy techniczne, czyli 116 675 i 121 280. Jak widzicie, to są dołki z 12 i 27 maja. One będą stanowić tutaj punkt docelowy techniczny dla fali C. Warto tutaj wspomnieć również o tym, że cały czas ten ruch wzrostowy jest rozpatrywany tylko i wyłącznie jako ruch korekcyjny, co oznacza, że mamy tutaj do czynienia z ruchem wewnątrz, powiedzmy, tego naszego kanału korekcyjnego. Może z niego nastąpić wybicie wyżej, oczywiście, że może. Natomiast ze względu na charakter tego ruchu nie można powiedzieć o tym, żeby Bitcoin zaczynał jakiś nowy trend wzrostowy. Dobrze udało się tutaj trafić z zakończeniem fali C na poziomie 79 350, no ale tutaj te odbicie wzrostowe, ze względu na to, że te fale na siebie się nakładają i wygląda na to, że jeszcze się będą na siebie nakładać, no nie jest takim typowym rozpoczęciem impulsu wzrostowego, który inicjowałby po prostu jakiś nowy trend dający nam możliwość tutaj projekcji cenowej znacznie, znacznie wyżej. Raczej będzie to jakaś forma wewnętrznego jeszcze łącznika między kolejnymi falami korekty. Tak to wygląda na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o jakąś taką większą perspektywę techniczną. Jak widzicie, tutaj mamy te poziomy oporu technicznego będące poziomami poniekąd docelowymi dla fali C. Takim innym poziomem bardzo również istotnym jest 140 940 albo 139 468. To również są poziomy, które na pewno w przyszłości kiedyś odegrają jakąś rolę. W międzyczasie wiadomo jest to, że możemy dodać do naszego arsenału ważnych poziomów dołek fali A. Dołek fali A, czyli poziom 133 250. On oczywiście jest tak zwanym game changerem i tutaj nic się nie zmieniło, dopóki ten poziom nie jest naruszony. Nie ma mowy w ogóle o mówieniu o tym, że trend spadkowy został zakończony. Więc tak to wygląda na dzisiaj. Szykujemy się na wewnętrzną korektę fale B i później jeszcze jedno pchnięcie wzrostowe. Momentum jest już na terenie pozytywnym. Ostatni odczyt dosyć silny, 63 punkty. Jeszcze trochę nam przestrzeni brakuje do 70, aż rynek będzie ekstremalnie wykupiony. No i to możliwe, że pokryje się właśnie z tymi poziomami 116 675 i 121 280 zł. Na dzisiaj to wszystko ode mnie. Dziękuję bardzo za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Cześć, cześć.